No tu, jak wchodzimy w uczucia, to mamy dużą trudność, bo szanse są nierówne. Kobiety mają znacznie naszą przewagę nad mężczyznami i to one powinny nas troszeczkę uczyć wyrażania uczuć, a nawet uświadamiania sobie naszych własnych uczuć. Tak więc to jest troszkę tak, kobieta powinna być tu nauczycielką. Pamiętam ciocię, starszą, w sumie raz w życiu w domu u niej byłem, ileś razy się spotkałem, ciocia ze strony żony. Byłem u nich w domu i zapamiętałem jedno zdanie. Ja w prezencie daję ludziom zawsze to, co chciałabym sama dostać. Oczywiście to nie zawsze musi pasować, ale utkwiło mi to zdanie. Nie pozbyć się czegoś, co mam w domu niepotrzebnego, to co chciałbym sam dostać. I nie zapomnę tego. Po śmierci jej, jak już staruszki 90-kilkuletniej, przyszła do nas przesyłka w postaci gobelinu. Jak byłem u nich w domu, zwróciłem uwagę na gobelin. Taki znany obraz, tylko zrobiony metodą tkacką. Taki anioł pański, pochylona para na polu, przerywa pracę i modli się. Zauważyłem słowem, że ładny, i ona nam to przeznaczyła w spadku w naszej właśnie rodzinie, prawda? Taka duża, duża wrażliwość. Uczucia bardzo mocno kojarzą się z miłością, choć troszeczkę tutaj przesadzamy, bo utożsamiamy uczucia z miłością, a to nie jest to samo. Chociaż uczucia są bardzo ważne w miłości i tu my mężczyźni tutaj zwykle kulejemy, niedostatecznie szanujemy uczucia żon, przez to żony niedobrze się czują, nie czują się kochane, no i tam źle się dzieje, prawda? Ale mamy takie zdanie w Piśmie Świętym, który wszyscy znamy, a ja jakoś interpretuję. Pan Bóg uczynił kobietę jako pomoc potrzebną. Dla mnie to znaczy właśnie dokładnie to. Naucz mężczyznę kochać. On jest świetny w obróbce materii, ale zupełnie kiepski w podejściu do człowieka, a w szczególności w wyrażaniu uczuć. Tak, zadaniem kobiety jest nauczyć mężczyznę kochać na dwa sposoby. Raz, zwrócić na siebie uwagę, bo on zakochawszy się zostawił tą swoją materię, a dwa, potem, tak jak szlaczki się odrabia, uczyć go gestów miłości. Bo tak, przytul, dobrze, no jeszcze tutaj pogłasz mnie, dobrze. 3+, jedziemy dalej, prawda? I ja sobie troszkę żartuję, ale nie do końca żartuję. Gdyby żony miały poczucie, że one są nauczycielkami miłości jej gestów, to mniej by miały pretensji do mężów o to, że nie umieją. Bo to nauczycielka stawia uczniowi jedynkę, nie wyłożywszy lekcji. Prawda? Także zdecydowanie te uczucia to jest teren, w którym my, mężczyźni, powinniśmy się uczyć od kobiet. Okazywanie uczuć, a zaraz za tym idzie świadczenie miłości. Tak? Poświęcenie dla człowieka. I teraz, oby to się tak właśnie stało, żebyśmy przekroczyli bariery. Kultura nam wbija pewne bariery. Kobietom wmawia, że one nie są nauczycielkami. One mają żądać, żeby on był dobry. A z kolei mężczyzna się wmawia, że on ma być ekspertem sam dla siebie i nie ma słuchać kobiety. To jest podwójna blokada. To szczególnie wyraziście wychodzi w sferze intymnej, gdzie kobieta niezadowolona z zachowań męża, słowem nie powie, bo on sam powinien wiedzieć, a on nie będzie nawet jej słuchał, bo on ma być ekspertem, prawda? Dramat. Jeżeli chodzi o wyrażanie, przekazywanie uczuć, kobieta ma być nauczycielką, mężczyzna przy niej ma się uczyć i oboje mają się cieszyć wspólnym sukcesem, bo dobrze ustawione uczucia na linii mąż-żona są taką podstawą spokojnego wyrażania swojej miłości. Oczywiście my miłość musimy wyrażać czy świadczyć nawet wtedy, kiedy uczucia są zepsute. Tak jak pewien pan 50 lat po ślubie razem z żoną wychodził z kościoła, uroczystość jubileuszowa. No dziennikarze do kościoła nie wchodzą, bo tam straszy, ale tuż pod kościołem stali i mikrofon pod dziób, on był osobą publiczną, więc do niego pierwsze pytanie, czy pan nigdy nie myślał się rozwieść. Nie o to, czy dobrze żyli, czy tam doczekali się dzieci, wnuków, nie, to nieważne. Czy nie myślał się rozwieść. Wtedy tak popatrzył, rozwieść. Czyli odwołać obietnicę, którą przed Bogiem złożył miłości, czyli troski o dobro żony do końca, że nie, rozwieść nigdy, ale zamordować żonę bardzo często. Prawda? Więc jak się pojawią złe uczucia, nie wyciągajmy głupiego wniosku, że to miłość się skończyła, tylko zaniedbaliśmy uczucia. A miłość lepiej się świadczy, gdy uczucia są dobre, wobec tego należy powrócić do dobrych uczuć. Troska o uczucia w relacjach jest wielką, wielką mądrością. Obyśmy, my mężczyźni, chcieli się tego uczyć i oby kobiety chciały nas tego uczyć. I wtedy wszyscy będziemy wygrani.